Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Mam przed sobą trzy książki autorstwa kardynała Roberta Saracha, o których wam ostatnio wspominałem, a mianowicie Moc milczenia, Wieczór się zbliża i dzień się już chyli oraz Bóg albo nic, rozmowa o wierze. Te trzy książki pojawiły się jako nowość w sklepiku mocsłabości.pl. To również ostatnio sygnalizowałem i nadmieniłem, że będziemy sięgali do tych książek ze względu na to, że kardynał Robert Sarach będzie częściej gościł na naszym kanale jako swego rodzaju, że tak powiem, wirtualny ekspert odnośnie do życia duchowego. A jak wiecie, kardynał Robert Sarach jest autorytetem i to takim, któremu naprawdę można zaufać, który uczy nas pokory, wytrwałości, posłuszeństwa, ponieważ wiemy, że jedyną arką ocalenia jest Kościół, a Maryja, i będę to chyba coraz częściej powtarzał, nigdy nie wyprowadza z Kościoła. Dzisiaj na podstawie tych trzech książek, a szczególnie jednej z nich, opowiemy sobie, a właściwie będę wam cytował kardynała Roberta Saracha, co to znaczy, że piekło po pierwsze istnieje, po drugie, że jest wieczne i czym jest czyściec. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, bo oglądany przez wyjątkową widownię widzów kanału Moc w Słabości. Bardzo serdecznie wam dziękuję za wspólną, codzienną modlitwę, za wsparcie modlitewne i każde inne, już nie będę wymieniał jakie, żeby nie wydłużać i przedłużać. Zapraszam. Sięgnijmy na początek do książki Bóg albo nic, rozmowa o wierze. Jest to książka dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl. Jest nawet taka zakładka, uczyniłem kardynał Robert Sarach, bo myślę, że tych książek autorstwa kardynała Roberta Saracha będzie w naszym sklepiku coraz więcej. Mówię o tym na początku dlatego, ponieważ później pytacie w mailach, w komentarzach, gdzie nabyć tę książkę, zatem od razu już zaznaczam na samym początku. I teraz chcę zacząć od takiego pytania, ponieważ książka jest skonstruowana jako wywiad, którą przeprowadził z kardynałem Robertem Sarachem Nicolas Diat. Pan Nicolas pyta: każdy człowiek o każdej godzinie, cytując tutaj pewnego człowieka, wzywa równocześnie Boga i szatana. Wołanie do Boga, czyli duchowość, jest pragnieniem posuwania się wzwyż. Wołanie do szatana, czyli zwierzęcość, radość poniżenia. Czy ta myśl Charlesa Baudelaire'a, autora Kwiatów Zła, wydaje się księdzu kardynałowi oświecająca? Zauważcie, że dzisiaj szatan sięga do starej metody, którą posługiwał się już dawno, dawno temu, którą wykorzystał przeciwko Adamowi i Ewie, a mianowicie bunt i nieposłuszeństwo. To jest co? To jest bardzo niebezpieczna broń szatana, ponieważ ona doprowadziła pierwszych ludzi do tego, że musieli opuścić niebo, stracili życie wieczne. Kardynał odpowiada: myśl tego wielkiego poety pokrywa się z uwagami świętego Pawła o trudności w czynieniu dobra. Proszę sobie przypomnieć, że apostoł mówi, to jest fragment z listu do Rzymian z rozdziału 7, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Koniec cytatu ze świętego Pawła. Jest w człowieku tęsknota za Bogiem, dążenie i wrodzone przywiązanie, by zdążać ku Ojcu. Jednakże człowiek pozostaje rozdwojony, podzielony między swoje poszukiwanie dobra a moc ciemności. Diabeł codziennie próbuje schwytać nas w pułapkę, zastawiając sieci pokus. Człowiek patrzy ku niebu, ale nieważkość diabła nieustannie go przyciąga. Z tego punktu widzenia modlitwa, której towarzyszy, uwaga, pokuta, jest aktem oporu, znakiem niepodporządkowania się księciu tego świata. Zauważcie, że zawsze tam, gdzie nieposłuszeństwo, tam również i pycha, ponieważ no, i pokora, i posłuszeństwo to są te dwie twierdze duchowe, jak to zwykłe nazywać, które charakteryzują Marię, twierdzę, nie do zdobycia przez szatana. Dlatego często towarzyszy im pokuta. Bóg nam obiecał, że zło nie napisze ostatniego słowa historii ludzkości.
W udrękach tej wielkiej walki nie możemy pozostać sami. Bez pomocy łaski jesteśmy dziećmi, które się pogubiły. Człowiek jest jak liana, która próbuje wspiąć się ku słońcu, ale potrzebuje silnego drzewa. Dla ludzkości tym drzewem, uwaga, jest Kościół. I naprawdę, nie idźcie za tymi, którzy wyprowadzają z Kościoła. To jest jakby oczywiste stwierdzenie, ale myślę, że szatan dzisiaj bardzo mocno zwodzi na drodze właśnie nieposłuszeństwa. Poza Kościołem jest szatańska ciemność. Dla Kościoła zaś tym drzewem, wokół którego trzeba się owinąć, aby doprowadzić swoje dzieci w górę, do nieba jest Chrystus. I teraz pytanie o piekło. Czy w końcu piekło, pyta pan Nikolas, naprawdę istnieje? Czy mamy do czynienia z jakąś przerażającą i staroświecką bajką? Kardynał Robert Sarach odpowiada. Piekło zaznacza ostateczny rozdział między Bogiem a człowiekiem. Bóg nigdy jednak nie posyła do piekła. Potępienie jest skutkiem wolnego wyboru człowieka. Piekło istnieje więc na mocy nieprzepartej woli odcięcia się od Boga. Jeżeli odcinamy się od Kościoła, odcinamy się od Chrystusa, odcinamy się od Boga, no bo przecież Chrystus to Bóg, prawdziwy człowiek, a Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Jednak, choć nikt nie szuka cierpienia, to decyzja nieuznania Boga pociąga nieuchronne konsekwencje. Oddzielenie się od Ojca to poważny akt, gdyż człowiek odcina się od Boga, którego jest synem. Piekło to przeciwieństwo pełnego rozwoju w Bogu. Cierpienie to jest porównane do palącego ognia, gdyż nie ma nic straszniejszego niż zabicie własnych rodziców, ostateczne usunięcie ich serca i sprzed oczu. No przecież piekło jest tak naprawdę odcięciem się od Ojca, od Boga Ojca, czyli niejako zabiciem Boga Ojca w sobie, tego Bożego życia w sobie. Dzisiaj piekło to problem całkowicie wymazany z dopuszczalnej refleksji. Szatan stał się wręcz czysto romantycznym wyobrażeniem. Diabeł więc nie posiada się z radości, gdyż jego czyny są zapomniane i ukryte. Jednakże wizje piekła, jakie mieli wielcy święci Kościoła, są przerażające. Chciałbym zacytować wyjątkowo jasne słowa świętego Marka. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogień będzie posolony. To jest fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9. Mówiąc krótko, sam Chrystus mówi o tym, że piekło istnieje, piekło jest wieczne i można je przyrównać do palącego ognia. Piekło jest rzeczywistością, a nie ideą. Wyobrażenia sądu ostatecznego na tympaonach katedr są jednoznaczne. Niewątpliwie na Zachodzie zuchwale postanowiliśmy usunąć kwestię piekła, tutaj na Zachodzie. W Afryce wierzymy jednak w szkodliwość mocy zła. Nikomu nie przyszłoby do głowy zaprzeczać jego istnieniu, występkom i metodom. Najchytrzejszym podstępem szatana nadal jest wmawianie, że nie istnieje. A jednak papież Franciszek nie bał się mówić o szatanie podczas pierwszej mszy, jaką odprawił po wyborze na stolicę Piotrową. Stwierdził: kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, przychodzi mi tu na myśl zdanie Leona Bloya: kto się nie modli do Pana, modli się do diabła. Kiedy nie wyznaje się Chrystusa, wyznaje się światowość diabła, światowość szatana. W Ewangelii Chrystus mówi jasno, że diabła można przegonić tylko modlitwą i postem. Kościół nie może przemilczeć tak mocnego nauczania. I Nicolas Diat pyta, a jak zdefiniować czyściec? Czytam fragment książki, przypomnę, Bóg albo nic, rozmowa o wierze. Ta książka dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl. I oto
jak definiuje czyściec kardynał Robert Sarach na podstawie Pisma Świętego Nauki Kościoła Katolickiego. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pojęcie bardzo trudne do zrozumienia. Niektórzy święci wiele mówili na temat czyśćca, na przykład Katarzyna ze Sieny. Autorka dialogu pisała: gdyby biedni ludzie mogli przypuszczać, czym są czyściec i piekło, woleliby 10 razy umrzeć, niż znosić takie męki przez jeden dzień. Będziemy sobie omawiać to dzieło świętej Katarzyny ze Sieny, dialog, mam je tutaj nawet gdzieś w pobliżu. Z prostego powodu święta Katarzyna ze Sieny opowiada o tym, czym jest piekło i czyściec, i od razu obok mówi o tym, czym jest nieposłuszeństwo. To znaczy, nieposłuszeństwo jest obok piekła. Święty Augustyn bez wahania wypowiadał się na ten temat w ten sam sposób w swoich kazaniach. I tak święty Augustyn rzecze. Powiedziano również, sam natomiast będzie zbawiony jednak tak jakby przez ogień. A ponieważ powiedziano, zostanie zbawiony, ów ogień się lekceważy. Słusznie jakkolwiek zbawieni przez ogień. Ogień ten będzie dla człowieka czymś gorszym niż wszystko, co można wycierpieć w tym życiu. Kończy święty Augustyn. Kto mówi prawdę? Święty Augustyn czy my, którzy mniej lub bardziej niejasno uważamy, że czyściec to pojęcie przestarzałe i nieciekawe? I teraz kardynał Robert Sarach opisze bardzo ciekawe doświadczenie z Afryki. Myślę, że wam to przeczytam. Chciałbym tu zacząć od moich afrykańskich animistycznych korzeni. Wśród moich pogańskich przodków, kiedy ktoś umiera wskutek nagłej choroby lub tragicznego wypadku, ciało zostaje poddane przesłuchaniu. Ludzie wprost pytają zmarłego, co spowodowało jego nagłą śmierć. Świetnie pamiętam na przykład pewnego mężczyznę, poganina pochodzącego z sąsiedniej wioski, który zmarł w Oruos wskutek bardzo ciężkiego poparzenia. Aby wejść do jego domu, orszak żałobny musiał przeprawić się przez rzekę. Obyczaje zabraniają jednak przeprawy przez rzekę ze zwłokami. Został więc pochowany nieopodal wioski na małym stepie. W czasie pogrzebu zobaczyłem, że niosący jego ciało ruszają, potem się cofają, po czym szybko kierują się w prawo lub w lewo. Zapytałem matkę o przyczynę wykonywania tych dziwnych ruchów. Wyjaśniła mi, że koniecznie trzeba było zapytać zmarłego, który odpowiadał, wskazując, jakie ruchy powinni wykonać niosący go. Wyraziłem wielkie wątpliwości, ale mama powtarzała mi, że wyjaśnieniem tych gestów jest moc zmarłego. Pamiętam, że mistrz ceremonii zadawał zmarłemu bardzo różne pytania o jakość jego więzi z żoną, o poszanowanie obyczajów, uczciwość w pracy, szacunek dla przodków. Zgodnie bowiem z wierzeniami animistycznymi, dusza błąka się w nędzy i cierpieniu, zmuszona wykonywać podrzędne i upokarzające prace, aż zostanie obmyta ze wszystkich ziemskich win. Potem, po tym okresie oczyszczenia, dołączy do wioski przodków, będącej odpowiednikiem raju. Uwaga, tu jest mowa o oczyszczeniu, czyli swego rodzaju czyściec. Bez tego obrzędu, który jest chwilą stanięcia w prawdzie, dusza jest narażona na męczące wyczekiwanie w zmartwieniu, wyobcowana bez więzi z braćmi. Kiedy dusza się błąka, może szkodzić spokojowi pomyślności żyjących. Ofiary składane pod świętymi stelami mają pomóc tym duszom w dotarciu do wioski przodków. W wielu religiach pierwotnych czyściec to czas błąkania się przed dostąpieniem raju, który człowiek może poznać, jeśli jego dusza zostanie oczyszczona zgodnie z tradycyjnymi zasadami. Przez wiele set lat animiści nie znali objawienia, ale wyraźnie mieli naturalną intuicję konieczności istnienia jakiegoś miejsca przejściowego. Święty Augustyn wzrastał w kulturze pogańskiej, po czym wybrał nawrócenie na chrześcijaństwo. Jego wizja czyśćca jest więc szczególnie interesująca. W różnych miejscach swojego dzieła precyzuje to wierzenie. Jak się wydaje, wywarł on wielki wpływ, zwłaszcza w dwóch kwestiach. Z jednej strony Augustyn określa czas próby czyśćcowej, to ciekawe, na tamtym świecie. Ma ona miejsce między sądem szczegółowym po śmierci każdego człowieka, a sądem zbiorowym czy sądem ostatecznym na końcu czasów.
Z drugiej strony podkreśla, że tej próby, która nieodzownie prowadzi do raju, nie można uważać za ułatwienie zbawienia, gdyż jest ona przerażająca. Czyściec jest przerażający, to już nie mówiąc o piekle. Dla chrześcijan raj jest miejscem, w którym ludzie będą żyli w doskonałej komunii z Bogiem. Nie ma możliwości dostąpienia tego światła, dopóki nasza dusza nosi plamy swoich ziemskich win. Czyściec jest więc czasem oczyszczenia, chwilą przygotowania do wielkiej podróży ku Bogu. Jednak tak jak podczas długich przepraw statkiem, jest to pewnego rodzaju kwarantanna dla chorych dusz. Nie możemy zbliżyć się do Boga, dopóki nasza dusza nie jest całkowicie oczyszczona. Musi nas całkowicie strawić ogień Jego miłości. Aby wejść w światłość Ojca, trzeba promienieć. Święta Teresa z Lizie miała powiedzieć o czyśćcu zadziwiające zdanie. Święta Teresa życzy tak. Posłuchajcie, jak daleko musi posunąć się wasza ufność. Musi was przekonać, że czyściec nie jest dla was, lecz tylko dla dusz, które, uwaga, nie poznały miłości miłosiernej albo zwątpiły w jej oczyszczającą moc. Wobec tych, którzy starają się odpowiedzieć na tę miłość, Jezus jest w cudzysłowie ślepy i nie liczy, a raczej, aby ich oczyścić, liczy tylko na ogień miłości, która zakrywa wszystkie grzechy, a nade wszystko na owoce swojej wiecznej ofiary. Tak, mimo waszych drobnych niewierności możecie ufać, że pójdziecie prosto do nieba, gdyż dobry Bóg pragnie tego jeszcze bardziej od was i z pewnością da wam to, czego będziecie oczekiwać od Jego miłosierdzia. Nagrodzi waszą ufność i zawierzenie. Jego sprawiedliwość, która zna waszą kruchość, poradzi sobie z tym po Bożemu. Zaufanie, zawierzenie, zaufanie Bogu, zaufanie Kościołowi. Raz jeszcze wrócę do tematu dzisiaj, no, szatańsko niestety modnemu w niektórych kręgach kościelnych. Na szczęście niewielkich i takich, które mamy nadzieję, że kiedyś się nawrócą. Nieposłuszeństwo jest całkowitym zakwestionowaniem zaufania i zawierzenia Chrystusowi, Kościołowi, bo przecież Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Nieposłuszeństwo nie ma nic wspólnego z Marią. Można codziennie odmawiać różaniec i codziennie leżeć krzyżem, a żyjąc w nieposłuszeństwie, to wszystko idzie na marne. Ale Bóg będzie walczył każdego z nas do końca, bo jak mówi święta Teresa z Lizie, Jemu jeszcze bardziej niż nam zależy na tym, żebyśmy poszli do nieba. Tylko opierając się na tej pewności, tym bardziej czuwajcie, żeby nie stracić miłości. Współczesny zachodni racjonalizm niezaprzeczalnie ma wielkie trudności ze zrozumieniem rzeczywistości czyśćca. W tej kwestii wyczuwamy dystans między sferą religijności a niektórymi społeczeństwami. Widzą one tu tylko jakieś magiczne opowieści. Zasadniczo człowiek, który nie chce zrozumieć czyśćca, już nie jest w stanie wiedzieć, kim jest Bóg. Jeśli Bóg jest miłością, to płonie absolutem bez miary. Kiedy Mojżesz spotyka Boga, widzi płonący ogień, z którego dobywa się głos. Jestem, który jestem. Żąda, by Mojżesz nie podchodził zbyt blisko i zdjął swoje zakurzone sandały. Nie możemy przyjść do Boga jak romantyczni spacerowicze, szukający pięknych wzruszeń w angielskim ogrodzie, prawda? Szukający sensacji duchowych, nadinterpretacji dotyczących apokalipsy. Bóg żąda od nas oczyszczenia ze wszystkich pogmatwanych stanów, które wypełniają nasze serce i zaciemniają duszę. Przypomnijmy, naprawdę można po śmierci trafić do piekła. Naprawdę można po śmierci trafić do czyśćca. No, czyście jest o wiele lepszym jest rozwiązaniem niż piekło. Poza kościołem czeka nas wieczna ciemność. Święci natychmiast znajdują się w radości nieba, ale dla większości ludzi czyściec jest trudnym i jałowym przedpokojem, poczekalnią w drodze do naszego Stwórcy, który chce nam wybaczyć nasze doczesne grzechy. Bóg nie wchodzi w
uczucie zemsty. Nie stosuje takiej miary jak człowiek. Czyściec jest więc odnowieniem człowieka. Stary człowiek odchodzi, a nowy człowiek pojawia się w oczyszczającej czułości Boga. Czyściec rodzi się więc z Bożej miłości, jest oczyszczającym ogniem, niektórzy zaś utożsamiają go z samym Bogiem. No właśnie, Bóg nie wchodzi w uczucie zemsty, nie stosuje takiej miary jak człowiek. Ciekawe jest to, że po tym ostatnim materiale dotyczącym przestrogi przed zawieszonymi kapłanami, otrzymałem, podobnie jak w przypadku innego kapłana, na którego temat nieposłuszeństwa się wypowiedziałem, anonimowe SMS-y czy też maile z groźbami obraźliwe. Powiem szczerze, jeżeli ci ludzie reprezentują właśnie tych zawieszonych kapłanów i posługują się inwektywami, zastraszaniem, obraźliwymi tekstami, no to możecie jasno określić i zdefiniować, że pochodzą, że działają w imieniu diabła. Tutaj trzeba po prostu być bardzo radykalnym, bo przecież zemsta, bo przecież inwektywy, zastraszanie nie pochodzą od Boga. No ale tak się kończy kroczenie w nieposłuszeństwie poza Kościołem. Maria też do samego końca walczyła o Judasza, który ostatecznie, widząc wszystkie cuda Jezusa Chrystusa, nie poszedł do końca za nim, ale go sprzedał. Tak jak powiedział ojciec Józef Augustyn, ostatnio się wypowiedział, wszystkie grzechy, jakie czynimy, rodzą się z tego, że zdradzamy Jezusa. A najbardziej przerażającą formą zdrady Chrystusa jest nieposłuszeństwo, bo ono wprost pochodzi od diabła, bo ono zapoczątkowało grzech pierworodny, bo ono stoi u fundamentów pierwotnego buntu aniołów, które stały się, uwaga, demonami. Nieposłuszeństwo spowodowało, że anioły stały się demonami. Nieposłuszeństwo wobec Chrystusa, wobec Kościoła powoduje, że stajemy się, że w nas, w miejsce Bożego życia pojawia się życie demoniczne. Tak jest, proszę poczytać Pismo Święte, proszę poczytać Ojców Kościoła. Chcę sięgnąć, ile tu jeszcze gadam, troszkę już gadam, już kończę, przepraszam, że chcę sięgnąć do jeszcze jednej książki kardynała Roberta Saracha. Wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Ta książka również dostępna jest w sklepiku mocsłabości.pl. Posłuchajcie. Bóg chce, żeby człowiek był szczęśliwy na tej ziemi. Życie ziemskie jest wstępem do szczęścia wiecznego. Nie chodzi więc o sprzeciwianie się poprawianiu warunków życia, tej życia ziemskiego. Dzisiaj nastąpiło jednak odwrócenie celów. Konsumpcja stała się celem samym w sobie. Materializm kapitalistyczny zatriumfował nad materializmem marksistowskim, a są to bracia bliźniacy. Doprowadzają do zaniku duchowego wymiaru ludzi, którzy stają się zniewoleni konsumpcyjnym życiem. Otóż trzeba zastąpić prymat materii prymatem ducha. Najświętsza Maria Panna często ukazywała się ubogim dzieciom. W Lourdes czy Fatimie mali pastuszkowie, którzy ją ujrzeli, nie posiadali nic. Matka Chrystusa właśnie ich wyróżniła. Bóg kocha serca ubogie, proste, łagodne i płonące miłością. Czyste serce jest najpiękniejszą świątynią Boga. Wszędzie tam, gdzie jest skrętactwo, manipulacja, kłamstwo, oszustwo, nieposłuszeństwo, tam nie ma ani Boga, ani Ducha Świętego, ani Chrystusa, ani nie ma Kościoła, ani tym bardziej nie ma Maryi, która kocha serce ubogie, proste, łagodne i płonące miłością. Wiarę i ubóstwo łączy bliskie pokrewieństwo. Wygoda często prowadzi do arogancji i egoizmu. I fragment z jeszcze jednej książki autorstwa kardynała Roberta Saracha. Oczywiście ona także jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Moc milczenia. Posłuchajcie. Przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, najbardziej niesłychana i cudowna przemiana, dokonuje się w największej świętej ciszy. Słyszymy, jak ksiądz wypowiada słowa konsekracji, ale cud przeistoczenia dokonuje się niepostrzeżenie, tak jak wszystkie największe dzieła Boga. Cisza jest prawem Bożych planów. Istota Boga jest w nas obecna od zawsze, w absolutnym milczeniu.
Własne milczenie pozwala człowiekowi wejść w więź ze Słowem obecnym w głębi jego serca. Tak więc na pustyni nie mówimy. Słuchamy w milczeniu. Człowiek wchodzi w milczenie, którym jest Bóg. Cisza, milczenie, skupienie na Bożej obecności w świecie stworzonym, w pięknie stworzonego świata, bo przecież święty Paweł mówi, że również przez piękno stworzonego świata, za pomocą rozumu, możemy dotrzeć do Boga, możemy przyjąć Jego istnienie. Skupienie podczas adoracji, cisza adoracji, cisza, która towarzyszy nam podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Ukrycie w niepokalanej, ukrycie w Kościele, który jest arką ocalenia. Ciągłe korzystanie z sakramentów świętych, czytanie Słowa Bożego w ciszy. Kardynał Robert Sarach bardzo dużo mówi w książce Moc Milczenia o tym, jak czytać Pismo Święte. Mówi w ten sposób. Wyłącz wszystko wieczorem. Usiądź w takim miejscu, gdzie nic nie będziesz słyszał i nikogo nie będziesz słyszał. Otwórz Pismo Święte, przeczytaj jedno, dwa zdania i siedź nad tym Słowem Bożym w ciszy, w milczeniu. Nie pozwól, żeby myśli dyktowały ci własny sposób myślenia na temat Pisma Świętego, na temat Boga, na temat Kościoła. Posłuchaj Słowa Bożego. Usłyszysz Boga w milczeniu. To znaczy, nie usłyszysz słów Boga, no chyba, że ktoś z was jest mistykiem i ma taki dar od Boga, chwała Bogu. Bóg przemawia w milczeniu. W jaki sposób? To jest spotkanie dwóch serc. Trudno jest to opisać. Wy pewnie to dużo lepiej opiszecie, bo wasza wiara jest dużo głębsza niż moja. To spotkanie dwóch serc dokonuje się w niepokalanym sercu Maryi, który jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusowego. A serce świętego Józefa jest takim przedsionkiem do niepokalanego serca Maryi. Pamiętajmy, że święty Józef strzeże naszego życia duchowego, naszego życia sakramentalnego. Polecam wam kardynała Roberta Saracha i jego książki dostępne w sklepiku mocsłabości.pl. Zapraszam was na codzienny poranny różaniec o godzinie 5, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia. Najpóźniej w niebie. Słuchajcie, kończę, muszę pootwierać okna, bo mi się koty ugotują od tego upału. Szczęść wam nam, Boże.